Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan minister Paweł Mucha, doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Dobry wieczór, panie ministrze, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie ministrze, panie mecenasie, na granicy jest bardzo trudna sytuacja. Dziś posłowie ze wszystkich stronnictw oklaskami na sali obrad podziękowali funkcjonariuszom Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu, funkcjonariuszom Policji, żołnierzom WOT-u. No właśnie, czy Zmieniło się jakieś myślenie, zwłaszcza po tej stronie opozycyjnej, zwłaszcza wśród opozycji lewicowej, że te ataki, które prowadzi na polską granicę reżim Łukaszem, Łukaszenki są naprawdę groźne i ta wdzięczność żołnierzom się należy. Oczywiście, że się należy. To pan prezydent Andrzej Duda bardzo wyraźnie też podkreślał, że dzięki ofiarnej służbie funkcjonariuszy, żołnierzy mamy zachowane bezpieczeństwo naszej granicy, bo mieliśmy do czynienia. Z bezprecedensową sytuacją cały czas mamy z taką próby przekroczenia wielkiej grupy migrantów wykorzystywanych jako żywe ludzkie tarcze przez reżim Aleksandra Łukaszenki do tego, żeby destabilizować sytuację w Polsce i w całej Unii Europejskiej i na to zwracał uwagę pan prezydent Andrzej Duda, że właśnie ta bohaterska służba polskich oficerów, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji Wojska, tak jak mówiliśmy, także wojsko obrony terytorialnej, to jest dzisiaj zapewnienie bezpieczeństwa dla państwa polskiego, dla wszystkich obywateli. I stąd te podziękowania też pan prezydent kierował, mówił także o tym dzisiaj kilkukrotnie. I dobrze się stało, że pani Marszałek Witek, organizując to posiedzenie Sejmu, też zaczęła od tego podziękowania dla żołnierzy i funkcjonariuszy, i cieszę się z tego, że w tym zakresie polski Sejm. Był zgodny, bo ten symboliczny akt podziękowania to był akt, który został przyjęty przez wszystkie ugrupowania. Potem w trakcie debaty już mieliśmy różne akcenty, ale trzeba powiedzieć, że po wystąpieniu pana premiera Mateusza, morawieckiego, ministrów, ponowiono, właśnie, tak. ponowiono te, te podziękowania i to się pojawiało bardzo często. No, to jest rzecz zupełnie kluczowa z perspektywy suwerenności, z perspektywy no tak, ale panie ministrze, do wczoraj właściwie były takie głosy ze strony polityków opozycji tej lewicowej opozycji, że funkcjonariusze straży granicznej zachowują się niehumanitarnie. Jeden z polityków związany z opozycją był działacz Solidarności, mówił o funkcjonariuszach straży granicznej jako o śmieciach. Z kolei Celebrytka pewna użyła określenia, że to są mordercy. To są zupełnie niegodne i haniebne słowa, to są słowa, które nigdy nie powinny paść. To są słowa, które powinniśmy bardzo mocno potępić, i, i trzeba je potępić, bo takie słowa są w ogóle nie do przyjęcia, bo trzeba mieć świadomość tego, że ta ciężka służba na polskiej granicy. To jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, także niestety tym celebrytom i tym politykom, którzy w taki sposób niegodny się odnoszą do munduru, a ten mundur symbolizuje najwyższe wartości rzeczypospolitej, bo mówimy tutaj o tym, że państwo, jeżeli ma być suwerenne, to musi dbać o szczelność swoich granic i i to, że politykę w taki sposób haniebny próbuje się w, w tych sprawach uprawiać, no jest absolutną też. Pana zdaniem tego typu określenia adresowane pod kierunkiem funkcjonariuszy Straży Granicznej, wojska, policji, tych, którzy bronią polskiej granicy na wschodzie, były motywowane takimi niskimi pobudkami politycznymi? Czym czy było motywowane? No bo przecież każdy rozsądny człowiek ja myślę, że wiedział, części... że, że tam wojsko polskie, Straż Graniczna jest potrzebna Panie... i robią dobrą robotę. Panie że po części może głupo po części politykom, nie chcę wnikać w te niskie motywacje i pobudki, ale na pewno takie słowa trzeba potępić i trzeba powiedzieć w sposób bardzo zdecydowany. Polska podejmuje i podejmowała działania dotyczące także zapewnienia pomocy. Konwoje humanitarne były kierowane, reżim Aleksandra Łukaszenki tych konwoi na Białoruś nie wpuszcza. Natomiast każda osoba, która znalazła się po polskiej stronie, bo tu musimy powiedzieć tak, takich prób przekroczenia granicy było, było ponad 30 tysięcy, tak jak mówił pan premier Mateusz Morawiecki, podając, podając te dane. Wiemy, że część z tych prób niewielka, ale jednak okazała się skuteczna, bo wiem, że są, wiemy, że są takie osoby, które znalazły się nielegalnie na terytorium państwa polskiego i w każdym takim przypadku, jeżeli była potrzebna pomoc medyczna, zapewniana byłaby pomoc medyczna, jeżeli potrzebne było jakieś inne wsparcie, takie wsparcie było zapewniane. Natomiast inną rzeczą jest to, że mówimy tutaj, że reżim Aleksandra Łukaszenki zorganizował, zaprosił i wywołał sztucznie taki kryzys na, na, na granicy, ściągając tych ludzi i ponosi odpowiedzialność za ich los. Natomiast tam, gdzie chcemy im pomagać, tam, gdzie były polskie propozycje, nie mogą te konwoje humanitarne dotrzeć, bo Aleksandr Łukaszenka nie wyraża zgody na to, żeby taki konwój z polskiej strony mógł granicę przekroczyć. Więc w jednym wypadku te wypowiedzi. To jest i nierozsądek, i brak wiedzy. Natomiast no, proszę zwrócić też uwagę, to nie jest żadna metoda. Jeżeli byśmy otworzyli granicę, mielibyśmy do czynienia nie z taką sytuacją, że tysiąc, dwa tysiące osób próbuje forsować polską granicę, tylko mielibyśmy dziesiątki i setki tysięcy osób. Proszę zwrócić uwagę, że za reżimem białoruskim stoi też Kreml, który wspiera te, te działania i mielibyśmy... Korytarz, nad którym nikt by nie zapanował, a byłaby to próba destabilizacji państwa polskiego i oddziaływania na całą Unię Europejską. Stąd ta decyzja o tym, że bronimy polskiej granicy, jest absolutnie racjonalna z perspektywy ale, polskiej racji stanu, ale bronimy także granicy zewnętrznej no Unii Europejskiej i NATO. No właśnie, to teraz chciałem zapytać, czy. Państwo Polskie powinno zwrócić się do Unii Europejskiej, do NATO o wsparcie. Jakiego wsparcia państwo Polskie oczekuje od naszych sojuszników? Z jednej strony ten kontakt z partnerami natowskimi jest stale utrzymywany. Pan prezydent jest w takim kontakcie z sekretarzem generalnym NATO mm. Jensem Stoltenbergiem. Jutro będziemy mieli z kolei do czynienia z wizytą w Polsce Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej, więc ta współpraca, wymiana informacji. To, to jest coś, co się dzieje. Z drugiej strony, oczywiście, tutaj strona polska podnosi na tym poziomie politycznym konieczność zdecydowanych sankcji wobec reżimu białoruskiego. A jakie to powinny być sankcje? To powinny być sankcje, które są odczuwalne w postaci także sankcji ekonomicznych, bo możemy powiedzieć, że te zakazy wjazdu dla przedstawicieli reżimu do Unii Europejskiej, no niestety to nie są sankcje, które są dzisiaj skuteczne. To muszą być zdecydowane działania z jednej strony to jest to, co pan prezydent postulował, i co dzisiaj jest podejmowane, także oddziaływanie na linie lotnicze i te podmioty, które są zaangażowane. No powiedzmy, wprawdzie, w handel ludźmi, w przewożenie tych ludzi, wmawianie im, że to jest łatwa droga do Niemiec, proszę zwrócić uwagę, że te sceny z granicy, no to jest wskazywanie przez tych migrantów, oni krzyczą, że chcą do Niemiec, chcą do państw Europy Zachodniej. Uwierzyli tej propagandzie, tym rzekomym biurom podróży białoruskim, że to będzie łatwa droga do Europy, przedostanie się na Białoruś. To są ludzie, którzy wydają bardzo duże pieniądze, zamożni zwykle, żeby znaleźć się tutaj, chcą polepszyć swój status. Status ekonomiczny, my musimy te działania uniemożliwiać, czyli oddziaływanie przez Unię Europejską, żeby takie loty. A jaka jest odpowiedź Unii Europejskiej? Czy rzeczywiście Unia Europejska jest gotowa, aby wesprzeć te działania i nałożyć sankcje na te linie lotnicze, które dostarczają na Białorusi uchodźców? Tutaj te działania muszą być bardziej zdecydowane. Myślę, że jutrzejszy dzień też przyniesie nowe informacje. Wiemy też, że jest zapowiadane przez premiera przyspieszenie Rady Europejskiej, nawet gdyby ona miała się odbyć w takiej formule wideokonferencji, po to, żeby ta sprawa stanęła jak najpilniej. Dzisiaj także ambasadorowie państw unijnych na ten temat. Debatują na forum Narodów Zjednoczonych. A, w Nowym a jak Jorku, sytuacja więc... wygląda z NATO? Bo w, w NATO jest Turcja no i okazuje się, że Turcja, która w ostatnim czasie wydawało się, że ma dobre relacje z Polską, no, partycypuje w całym tym e, procederze Łukaszenki wspiera ten handel ludźmi i, i dostarczanie imigrantów na Białorusi. To padało dzisiaj bardzo mocno też w czasie debaty w polskim Sejmie i oczywiście tutaj działania też podejmujemy. Bezpośrednio w rozmowach z partnerem tureckim i na forum. Pan jest panem, będzie rozmawiał z panem prezydentem Erdoganem? Prezydent jest w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO i oczywiście tutaj też sygnalizujemy naszą dezaprobatę, brak zgody na tego rodzaju działania. I pan prezydent na tym forum międzynarodowym no jest niezwykle aktywny, bo to jest ostatnio. Runda spotkań i, i rozmów, które dotyczą i przywódców państw europejskich, Niemiec, Francji w ostatnim czasie, naszych bezpośrednich sąsiadów Litwy, Łotwy, Estonii, czy dzisiaj wizyta na, na Słowacji. Wszystko robimy i pan prezydent podejmuje te działania, żeby na forum międzynarodowym ta zasada solidarności unijnej. I także współdziałanie partnerów natowskich wybrzmiało bardzo mocno wobec Białorusinów, z wobec Rosji. Czy współpraca Erdoganem będzie możliwa w najbliższym czasie? To jest na pewno rzecz, którą kanałami dyplomatycznymi też będziemy podnosić i podnosimy. Panie ministrze, czy pan prezydent odwiedzi polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy w najbliższym czasie? Pan prezydent jest oczywiście w stałym kontakcie. Dzisiaj było spotkanie też i z szefem sztabu. Generalnego, i z komendantem głównym Straży Granicznej i te spotkania z ministrem obrony narodowej, ministrem. Spraw wewnętrznych i administracji i z polskimi żołnierzami no też są stałą, więc oczywiście jest tak, że pan prezydent tutaj jest i na bieżąco ale informowany. To byłoby też takie wzmocnienie dla żołnierzy, gdy prezydent państwa przyjedzie do nich na to miejsce pełnienia straży i z... bronienia granic. Oczywiste jest to, że pan prezydent jest tu w stałym kontakcie i wielokrotnie polskich żołnierzy odwiedzał i tutaj nie będę wyprzedzał, ale ten kontakt jest stały i to jest nie tylko monitoring przez BBN, ale także bezpośrednia aktywność pana prezydenta. Panie ministrze, w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda do parlamentu projekt ustawy o sędziach pokoju to będzie lekarstwo na tę zapaść w polskim sądownictwie może być dlatego że to jest podjęcie dwóch głównych problemów czy dwóch głównych dzisiaj bolączek polskiego wymiaru Sprawiedliwości z jednej strony to jest kwestia przyspieszenia i uproszczenia procedur czyli rozpoznania sprawy szybciej i to nie tylko mówimy o tych sprawach które trafią do sądów pokoju czyli tutaj na gruncie z praw Czynów zabronionych, mówimy tutaj o postępowaniach w sprawach o wykroczenia i mówimy tutaj o występkach tych. Gdzie mamy do czynienia z niższym wymiarem kary potencjalnie, ale to są także sprawy cywilne: i to są sprawy o zawezwanie do próby ugodowej, to są sprawy o naruszenie posiadania, to są sprawy w postępowaniu uproszczonym, czyli do 20 tysięcy złotych, to są sprawy o alimenty. I w tych wszystkich sprawach moglibyśmy się spodziewać szybszego rozstrzygnięcia, ale przez to odciążenie sądu rejonowego, które byłoby spowodowane mm -hmm. tym, że tutaj właściwe byłyby sądy pokoju, mielibyśmy odpowiednio mniej spraw w sądach rejonowych i w sądach okręgowych. Bo to sądy rejonowe byłyby instancją, byłyby szybciej, rozpatrywane, byłyby szybciej tak? rozpatrywane i jak mówimy o przewlekłości postępowania, no to to jest absolutnie tak, że skierowanie prawie 4 tysięcy sędziów pokoju do orzekania w tych sprawach, których, o których powiedziałem, cywilnych i w tych sprawach oczyny zabronione, to jest niewątpliwie odciążenie wymiaru sprawiedliwości, ale jest jeszcze drugi aspekt tej reformy. To jest kwestia zaufania, odbudowywania zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie pokoju, sędziowie pokoju mieliby być wybierani przez społeczność lokalną w okręgach jednomandatowych, wielomandatowych, tam gdzie byłyby wybory no, większościowe. Anio. Czyli to jest kwestia zaufania, bo jeżeli kogoś wybieram, no to świadomie też rozstrzygam, kto będzie w tych drobnych sprawach cywilnych, karnych Ale jak to mówią, każdy medal ma dwie strony, więc czy tutaj nie ma zagrożenia, że sędziowie pokoju będą upartyjnieni, no bo Kampanię musi ktoś przeprowadzić, ktoś musi na nią wyłożyć pieniądze, ktoś za tymi kandydatami będzie stał. Czy nie bawia się pan, że właśnie staną za kandydatami na sędziów pokoju poszczególne partie Panie dyrektorze, nie, nie będą mogły, bo ustawa jest tak skonstruowana, że komitet będzie mógł być komitetem kandydatów na sędziego pokoju popartym podpisami stu mieszkańców. Nie będą mogły tych sędziów zgłaszać partie polityczne. Taki sędzia musi być osobą apolityczną, nie może być zaangażowany w działalność partyjną, polityczną i ma być to kampania, która jest specyficznie skonstruowana, bo ta kampania w istocie rzeczy będzie się sprowadzać tylko do prezentacji kandydata, jego dorobku i do debat, które będą organizowane przez samorząd, czy takich spotkań wirtualnych, które będą także w internecie pokazywane. Więc mówimy tutaj, że kandydatem może być tylko ktoś, kto ma ukończone studia prawnicze i ma trzy lata doświadczenia, jeżeli chodzi o tworzenie stosowanie prawa albo świadczenie pomocy prawnej i kampania będzie się sprowadzać do takiej pozytywnej rywalizacji jeżeli chodzi o kompetencje kandydatów natomiast no, nie będzie to kampania w takim rozumieniu politycznym i partie polityczne też z niej będą wyłączone więc to będzie poparcie tak jak powiedziałem A, mieszkańców panie, i panie bardzo dobrze że tak jest cała gama różnych sposobów oddziaływania politycznego które jest de facto oddziaływaniem politycznym formalnie nie nie, nie, nie jest i na przykład pojawi się jakiś polityk który, no ja tutaj popieram tego i, i tamtego pana, czy jakaś organizacja prorządowa, które są bardzo często powiązane z partiami, więc to je, jest pewne ryzyko mimo wszystko. Ja myślę, że to jest tak, że ta m, kampania, która będzie prezentować dorobek kandydata, no bo to będą prawnicy albo młodzi, którzy no, co najmniej ukończone 29 lat i to doświadczenie, albo tacy, którzy będą dla ukoronowania pewnego kariery chcieli wykonywać te funkcje sędziów pokoju, że to będzie rywalizacja merytoryczna, rywalizacja na zaufanie społeczne, ale wskazanie też swojego dorobku prawniczego i patrzę na te doświadczenia historyczne, chociażby z międzywojnia i proszę zwrócić uwagę, że tutaj po, po tym jak dokonywano oceny funkcjonowania sądów pokoju to były bardzo dobre recenzje dotyczące zaufania społecznego, bo tam, gdzie uczciwi ludzie, mający odpowiednie doświadczenie życiowe, cieszący się poparciem społeczności lokalnej, będą rozstrzygali te najdrobniejsze sprawy, tam powinna być moim zdaniem właśnie taka rywalizacja na. Pozytywne aspekty. Tu nie powinno być żadnej polityki, tutaj powinno być rzetelne orzekanie. Czy znaczy powrót e, sędziów pokoju, bo to rzeczywiście w polskiej pra tradycji e, prawniczej e, była taka instytucja, powrót do tej instytucji ma być e, jakby wprowadzenie pewnej kontroli społecznej, kontroli e, konstytucyjnej nad, tak, e, nad sędziami? Absolutnie, pan A to też mogą być taką kontrolą społeczną nad wymiarem sprawiedliwości, właściwie nad sądownictwem? Jeżeli spojrzymy na regulację konstytucyjną, to przepis artykułu 182 stanowi o tym, że udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa i my wpisujemy sądy pokoju jako element sądów powszechnych i wskazujemy, że ten element wyboru sędziego pokoju przez społeczność lokalną to jest też ten element udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, ale tak jak pan trafnie zauważył, to jest też też odwzorowanie tej zasady jest widoczne, jeżeli chodzi o ławników, więc zarówno sędziowie pokoju, czy ławnicy, to są te elementy udziału obywateli w sprawowaniu mm -hmm. wymiaru sprawiedliwości, natomiast no gdy mówimy o sędziach pokoju, to mówimy o ogromnej jakościowej e, zmianie, bo mówimy o, tak jak powiedziałem, ogromnej liczbie nowych osób, które będą zaangażowane w rozstrzyganie spraw cywilnych i, i, i karnych. I mówimy o przybliżeniu wymiaru sprawiedliwości też do społeczności lokalnej, która decyduje bezpośrednio o, o tych osobach zaufania, które rozstrzygają. A czy w, w związku z tym, że będzie kilka tysięcy sędziów pokoju, będzie uszczyplony Korpus Sędziowski, który w tej chwili jest? Nie. My chcielibyśmy odciążyć sądy, czyli spowodować, żeby to prawo do sądu było rzeczywiste. Bo dzisiaj, jeżeli ktoś jest stroną postępowania, to bardzo słusznie może mieć takie poczucie, że to prawo do sądu jest no, fikcyjne w tym mhm. sensie, że jeżeli ja miesiącami czy latami jako strona czekam na rozstrzygnięcie sprawy, to jeżeli to rozstrzygnięcie pochodzi przychodzi po takim długim okresie czasu, to mam poczucie absolutnie słuszne rozżalenia, że to jest nie tak jak trzeba, że to prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, jak to jest możliwe, według tych okoliczności, które są w danej sprawie, no zostało przekroczone. Więc to jest przywracanie takiego rzeczywistego prawa do sądu, które też w artykule 45 Konstytucji jest wyrażone. Panie ministrze, a w jaki sposób Pana zdaniem będzie rozstrzygnięty poważny problem, który jest w tej chwili w sądownictwie, mianowicie kwestionowanie prawa do wykonywania zawodu przez niektórych, przez sędziów, którzy są mianowani, zostali wyłonieni, przepraszam, przez nową, Krajową Radę Sądownictwa. To prawo do wykonywania zawodu do sądzenia kwestionują tak zwani starzy sędziowie. Jak ten problem rozstrzygnąć? Czy to jest rzecz absolutnie nie, niedopuszczalna, dlatego że Ona Polska jest. Konstytucja stanowi wprost o tym, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i z chwilą, kiedy pan prezydent odbiera ślubowanie... Od sędziego, to nie ma takiego podmiotu, który byłby w stanie to kwestionować. Ja niestety widzę dzisiaj bardzo często naruszanie też konstytucyjnej zasady apolityczności, bo ci sędziowie, którzy się angażują w kwestionowanie statusu innych sędziów, no bardzo często, no wprost wypadają się politycznie. Tym bardziej jest to niedopuszczalne, że w polska konstytucja. ubiegłego tygodnia naczelnego sądu administracyjnego, który no wprost stwierdził, że sędzia mianowany przez prezydenta, bez względu na to, czy mogła być naruszona procedura jego wyłaniania, jest sędzią. On uspokoi w jakiś sposób sytuację? No ale oczywiście jest tak, że i, i wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tym, w tym zakresie, a przypomnę, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, mają moc powszechnie obowiązującą, i orzecznictwo NSA, i wprost polska konstytucja stanowi, że statusu sędziów sędziowie inni podważać nie mogą. No, Poza tym nie powinno być tak, że sędziowie się angażują w politykę, i to jest u nas problem, do którego przyczyniły się te media lewicowo-liberalne, które wprost dawały przyzwolenie czy promowały takie, takie zachowania sędziowskie, gdzie sędzia angażował się w politykę. A w zasadzie niezawisłości sędziowskiej zawarta jest zasada apolityczności. Jeżeli ktoś chce być politykiem, to powinien togę sędziowską odwiesić do szafy, zweryfikować się przez mandat wyborczy, zostać posłem czy senatorem, wtedy może się zajmować politykom, natomiast sędziowie nie powinni się w politykę angażować. W ostatnich dniach zapadło kilka kontrowersyjnych wyroków, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości. Gdzie się okazało, że będzie ten marsz marszem jakby państwowym, czyli piecze nad organizacją, nad, tą, nad tym wydarzeniem bierze polskie państwo, Urząd do Spraw Kombatantów. Dobrze się stało, że to będzie miało charakter państwowy, ta, 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 to wydarzenie? Ja myślę, że byłoby nie, niezrozumiałe dla tych Pol Polaków, którzy chcieli uczcić święto Narodowe, święto niepodległości w taki sposób, jak robili to przez lata. Gdyby taki marsz nie był możliwy czy nie był dopuszczalny, a tutaj mieliśmy do czynienia też z taką aktywnością po prostu prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który się bardzo mocno w to zaangażował, żeby to zgromadzenie uniemożliwić. Natomiast no, tu mamy dzisiaj sytuację bardzo czytelną, jednoznaczną. Jeżeli jest to organizowane przez państwo, w tym wypadku przez Urząd do Spraw i osób represjonowanych, to nie wchodzą tutaj już w grę przepisy prawa o zgromadzeniach. Jest to oficjalna uroczystość państwowa. Policja będzie zabezpieczać ten marsz. Ja bym chciał, żeby Narodowe Święto Niepodległości, o tym mówił wielokrotnie pan prezydent Andrzej Duda, to był dzień, który nas łączy i to był dzień, kiedy wszyscy możemy w dowolny sposób wyrazić naszą dumę z bycia Polakiem, a nie dzień, dzień sporów i dzień zakazów, jeżeli no tak, chodzi ale ci, o manifestację. Tak, którzy mają bardzo dużo mm, do powiedzenia w kwestii wolności, mają wolność na ustach i na sztandarach. jeśli chodzi o tego typu wydarzenia okazują się że podejmują decyzje które nie mają wiele wspólnego z wolnością z wolnością manifestowania swoich poglądów. Panie ministrze bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia za rozmowę dzisiaj w polskim punkcie widzenia gościu pan minister Paweł Mucha doradca prezydenta Rzeczpospolitej dziękuję pan bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę Polski punkt widzenia już jutro o godzinie 21:40. Teraz życzę dobrej spokojnej nocy do zobaczenia z panem Bogiem.